Cześć, witajcie na kanale Q21, ja mam na imię Paweł, dzisiaj mamy kolejny odcinek szybkiej i piątki I będzie to odcinek szybki i konkretny, bo też o takich urządzeniach dzisiaj rozmawiamy, a mianowicie chodzi o amplitunery stereo do 5000 zł. Przechodząc do opisu każdego z urządzeń, chcę się skupić przede wszystkim na dźwięku, bo to jest najważniejsze. Więc na sam początek chcę poruszyć temat funkcjonalności. 4 z 5 dzisiejszych propozycji oferuje funkcje sieciowe, 2, czyli Denon i Marantz, korzystają z systemu HEOS, a dwie Jamaszki korzystają z Music Casta. I tak naprawdę oba te systemy zaoferują wam granie dźwięku po sieci. Piąta propozycja, czyli Cambridge, nie ma streamera, ale powiem wam, dlaczego wybraliśmy właśnie taką propozycję, jak do niego przejdziemy. Najważniejsza różnica między tymi dwoma systemami, naszym zdaniem, jest taka, że Heos ma Spotify Connect, a Musiccast ma Tidal Connect. I to jest ważna kwestia, ponieważ Tidal oferuje lepszy dźwięk niż Spotify. Jeżeli używacie Tidala i lubicie funkcjonalność Connect, to tutaj najlepiej, jeżeli chodzi o stronę funkcjonalnie, wypadną dla Was urządzenia od Yamaha. Chyba, że jesteście długoletnimi użytkownikami Spotify i po prostu lubicie tą aplikację i lubicie dźwięk, który oferuje, no to wtedy aplikacja Heosmach Connecta i możecie spokojnie z tej aplikacji korzystać w formie Connect. Skoro to mamy już za sobą, możemy się w pełni skupić na dźwięku urządzeń i przechodzimy od razu do pierwszej propozycji, a jest nią amplituner Denon Dera 900H. I ten amplituner oferuje dźwięk ciepły, masywny, nasycony, gęsty, bezpieczny, melodyjny, płynący i delikatny. DR900H ma dużą podstawę basową i dźwięk ogólnie gruby. Jest to też przyciemniony dźwięk, z tego powodu nie będziecie mieli bardzo wyciągniętej góry i nie będzie to też wzmacniacz najbardziej detaliczny i najbardziej rozdzielczy. Tutaj cały fokus idzie na to, aby ten dźwięk był płynący, przyjemny, niemęczący i kolorowy. Wielu ludzi lubi właśnie tego typu dźwięk, czyli dźwięk ciepły i bezpieczny, kojarzący się ze złotymi czasami hi-fi i tutaj Denon jest świetnym wzmacniaczem, który właśnie do takiego dźwięku nawiązuje i bardzo dobry wzmacniacz też dla ludzi, którzy nie lubią dźwięku męczącego, zbyt natarczywego lub ludzi wrażliwych na wyciągniętą górę pasma. Tutaj Denon daje dźwięk po prostu muzykalny, przyjemny w odbiorze i bezpieczny. Należy też zwrócić uwagę na to, że nie jest to wzmacniać piekielnie mocny, więc zapomnijcie o wystarowaniu jakichś bardzo trudnych do wystarowania kolumn. Oczywiście on sobie z wieloma podłogówkami poradzi. Tutaj na spokojnie, aczkolwiek nie używajcie donona do kolumn, które są po prostu trudne do wystarowania lub jeżeli macie bardzo duży salon do wypełnienia dźwiękiem. Teraz przechodzimy do drugiej propozycji i będzie nią amplituner Yamaha RN600A. I tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem dźwięku. Jaśniejsze, precyzyjniejsze, detaliczniejsze, bardziej otwarte i o lepszej scenie. Yamaha nie będzie grała tak grubo, i tak mięsiście, i tak muzykalnie jak Denon, ale będziemy mieli tutaj dźwięk precyzyjniejszy, bardziej otwarty, bardziej zjewny i też o lepszej detalice. A zatem jest to świetny przykład na to, że mamy w danej cenie urządzenia, które są podobne jakościowo, aczkolwiek zupełnie od siebie różne. Mamy dźwięk ciepły, bezpieczny, misiowaty i dźwięk jasny, szybki, precyzyjny. Tak naprawdę wybór między nimi powinien skupić się na tym, jaką po prostu sygnaturę dźwięku lubicie. Jeżeli chodzi o moc, to Yamaha RN600A poradzi sobie podobnie jak Denon z wieloma kolumnami wolnostojącymi, ale nie wybierajcie tego zmacacza do kolumn trunnych do wysterowania. I tutaj naturalnie przechodzimy do trzeciej propozycji, bo on już sobie z trochę trudniejszymi kronami poradzi. Dalej nie jest to kolos, ale już ma więcej mocy. I mowa o jamaszce RN800A. Mamy zatem starszego brata RN600A i 800K, mimo że ta różnica nie powinna być bardzo duża, patrząc na różnicę w cenie, to różnica jest naprawdę spora. I bardzo często naszym klientom polecamy naprawdę dopłacić te do 800, bo ta różnica jest po prostu odczuwalna. Zwłaszcza patrząc na to, jaka różnica jest w cenie. Mamy tu dźwięk precyzyjniejszy, mamy tu dźwięk szybszy, mamy tu dźwięk bardziej detaliczny, jeszcze bardziej otwarty. Jednocześnie nie jest bardziej wyżułowany niż 600A, więc to się nie dzieje kosztem tego, że ten dźwięk jest jeszcze bardziej wyciągnięty. Mamy tutaj po prostu więcej kultury, więcej mocy, więcej dynamiki i po prostu więcej. Jest to zmaczać grający jeszcze szybciej, ale po prostu też zwyczajnie w świecie lepiej. Mamy też większą moc, więc możemy sobie połączyć trudniejsze do wysterowania kolumny, lub pokusić się o wypełnienie dźwiękiem większego pomieszczenia. Przechodzimy do propozycji numer 4 i ona będzie barwowo się działa między Dronem a Yamaha, a mianowicie chodzi o Marans Stereo 70S. Ten model będzie jaśniejszy, szybszy i precyzyjniejszy niż Danon, ale jednocześnie ciemniejszy i cieplejszy niż Yamaha, więc siedzimy tutaj po środku. Idealny wzmacniacz na początek przygody, gdzie jeszcze nie jesteśmy pewni, jaki rodzaj dźwięku lubimy, czy ciepły, czy jasny, czy precyzyjny, czy melodyjny. Tutaj Marant daje nam tak naprawdę idealnie wypośrodkowany dźwięk. Z uwagi też na to, jest to wzmacniacz bardzo uniwersalny i bardzo bezpieczny w wyborze kolumn i reszty systemu, ponieważ on nie będzie bardzo narzucał swojego charakteru na przykład na kolumny i możecie się skupić na odkrywaniu audio swoich preferencji i nowej muzyki w spokoju, nie martwiąc się o to, czy wybrałem dźwięk zbyt ciemny, czy zbyt jasny, jest to po prostu dźwięk w miarę neutralny. Jednocześnie stereo 70S daje sporo Friday z łacuchu, ponieważ ma bardzo fajną dynamikę i dobrą, precyzyjną, szybką i taką sprężystą podstawę basową. A zatem jest to zmasaż, przy którym na pewno się nie będziecie nudzić. Nie będzie on ekstremalnie fanowy, nie będzie on zamolony, będzie on taki wypośrodkowany, lekko w stronę takiego dźwięku bardziej rozrywkowego. Wybór bardzo bezpieczny, bardzo popularny i po prostu w tej cenie bardzo dobry. No i naszą listę dzisiaj zamyka numer 5, czyli Cambridge AXR 100 albo 100D. I jest to jedyny amplituner dzisiaj, który nie ma funkcji sieciowych, ale zdecydowaliśmy się go zamieścić w tym filmie, ponieważ nie wszyscy słuchają muzyki z sieci, nie wszyscy chcą mieć streamer, a jest to amplituner, który po prostu gra świetnie. Jeżeli chodzi o dźwięk właśnie, to mamy tutaj dźwięk, który jest troszkę bardziej zbliżony do Maranca, czyli też wyrównany, ale mocniejszy, bardziej dynamiczny i bardziej obfity. Dodatkowo Cambridge jest wzmacniaczem najmocniejszym w odczucie z dzisiejszego zestawienia, a zatem możecie nim wypełnić dźwiękiem większe pomieszczenia lub wystarować trudniejsze paczki. Nawet jeżeli tego nie planujecie, to pamiętajcie, że im więcej mocy, tym lepsza kontrola nad głośnikami, co bardzo często przekłada się po prostu zero-jedynkowo na lepszy dźwięk. Dzięki temu będzie to również najbardziej dynamicznie grający zawodnik z dzisiejszego zestawienia. Najlepiej spisujący się przy muzyce rozrywkowej, przy takim, przy takim repertuarze, który ma Was wbić w fotel i żebyście czuli dźwięk tutaj na klatce piersiowej. Cambridge jest rozrywkowy, to jest po prostu bardzo fajny dźwięk naprawdę w naprawdę niewygórowanych pieniądzach. I jeżeli nie potrzebujecie streamera, na przykład macie CDK, ale szukacie takiego urządzenia, to AXR 100D jest po prostu świetnym wyborem. A więc przechodząc do krótkiego podsumowania, Denon świetnie nada się do ludzi szukających dźwięku ciepłego, melodyjnego i przyjemnego w odbiorze. Marantz dla bardziej fanów dźwięku wyrównanego, neutralnego, Yamaha dla fanów dźwięku szybkiego, precyzyjnego i bardzo jasnego, jeżeli chodzi o ilość szczegółów, a Cambridge będzie najbardziej dynamiczny, obfity i najbardziej rozrywkowy z całego tego zestawienia, aczkolwiek nie wspiera streamingu. Jeszcze jedna uwaga do Cambridge'a, oczywiście jeżeli potrzebujecie streamer, a zakochaliście się w tym urządzeniu i po prostu chcecie mieć Cambridge'a, ale chcecie grać muzykę z sieci, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić nawet jakiś budżetowy streamer, na przykład od firmy Vim. O aplikacji HEOS oraz MusicCast trzeba też wspomnieć w kontekście tego, że możecie rozbudować to o system Multiroom. Do każdego systemu, zarówno HEOS, jak i MusicCast są dedykowane głośniki, które możecie rozmieszczać w swoim domu i sterować wszystko z pomocą aplikacji. Więc jeżeli chcecie mieć na przykład głośnik, głośnik w łazience lub w sypialni, to te aplikacje jak najbardziej świetnie się do tego naladzą i tak naprawdę też z tego są znane. A zatem to, to by było wszystko na dzisiejszy odcinek, dziękuję serdecznie za uwagę, mamy bardzo dużo pytań o właśnie urządzenia z tego budżetu, więc zdecydowaliśmy się, że po prostu zrobimy film zestawiając pięć najpopularniejszych ampitonerów stereo do piątki. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, oczywiście zapraszam do zadawania komentarzy w sekcji na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie!